co jakiś czas powinna się dziać rewolucja taka. Dzieci kwiaty w Ameryce, lata 70., a w 80. Właśnie w 80. było chyba takie uspokojenie i dlatego ta muzyka amerykańska, czy też brytyjska lat 80. nie ma tego buntu, który był wcześniej w latach 70., czy to punk rock w Wielkiej Brytanii, czy właśnie w Ameryce, sam początek 70. Dzieci kwiaty. To u nas to najważniejsze moim zdaniem w muzyce stało się właśnie w latach 80., kiedy powstały te utwory, o których już tutaj wspominałem, czy to Nocny Patrol Manamu, czy właśnie Autobiografia Perfektu, który przywołuje jako ten taki hymn pokolenia. Takie ekstremalne historie, jak to, że jest nam źle, wywołują w muzykach chęć, nie wiem, jakiegoś buntu, protestu i to się przenosi na muzykę. Jeśli udało im się załatwić te podpisy na tekstach z cenzorem, no to nam rodziły się coraz większe przeboje. Szczególnie pierwsza połowa lat 80. To są setki bardzo dobrych piosenek polskich, które już zostaną w historii polskiej muzyki rockowej.